Bezdomność to problem nie tylko ludzi, ale również zwierząt. Nie wszystko, co można zrobić dla bezdomnych czworonogów, wymaga pieniędzy. Czasem wystarczy mały gest, aby uratować życie bezbronnego zwierzaka. Dużo ludzi jest takich, którzy na przykład właśnie pomagają w formie karmy, w formie finansowej nas wspierają. Dużo ludzi też po prostu dzwoni, bo wydaje im się, że my możemy wszystko. No niestety, nasze możliwości też nie są z gumy. Nasze domy tymczasowe, no też niestety mają ograniczenia. Więc jesteśmy w stanie, im więcej osób nam pomaga, tym w stanie jesteśmy więcej pomagać, niestety. Inaczej to się nie da. Pomoc nie jedno ma imię. Sprawdziliśmy, czy ostrowczanie pomagają bezdomniakom i w jaki sposób to robią. Przygarniałam do domu, karmiłam. Dać chociaż wodę, czy na przykład koc, żeby było im ciepło. Marzną zwierzątka, chodzą głodne. Teraz jest mało bezdomnych zwierzątek, ogólnie widzę. Aczkolwiek, no, każda pomoc się przyda przede wszystkim w schroniskach. Koce, jedzonko donosić. Miałam działkę na wsi, to nawet takiego pieska przygarnęłam, był bardzo dobrym opiekunem. Wolontariuszki Vox Animalium swój wolny czas poświęcają bezpańskim zwierzętom. Znajdują im domy, zapewniają opiekę weterynaryjną i wyżywienie. Stowarzyszenie głównie utrzymuje się z datków ludzi dobrej woli, jednak na pozyskiwanie pieniędzy mają inne sposoby. Organizujemy bazarki w internecie, gdzie różne osoby dają nam jakieś fanty, ciuszki, czy jakieś licytacje, tak, później na licytację i to jest akurat, no, z tych bazarków też mamy troszkę pieniążków, które nas wspomagają bardzo. Vox Animalium w Ostrowcu działa od ponad 2 lat. Wolontariuszki pod opieką mają około 20 zwierzaków. Zapewnienie im odpowiednich warunków bytowych to wysokie koszta, dlatego wyszły z inicjatywą organizacji koncertu Rokowa Pucha dla Sierściucha. Cena biletu cegiełki to jest 10 zł. Zagrają dla nas chłopcy o bardzo wielkich sercach, zagrają charytatywnie. I są to zespoły Friedhof, Zombie Country, Skrawki i TBG. Chcielibyśmy uświadomić ludziom potrzebę pomagania tym wszystkim skrzywdzonym zwierzętom. Mamy również nadzieję, że dzięki organizowaniu takich imprez uda nam się obudzić w ludziach wrażliwość i otworzyć ich serca na problem bezdomności. Jak twierdzą członkinie stowarzyszenia, a część zebranych środków chcą przeznaczyć na karmę dla zwierząt znajdujących się w hotelikach oraz domach tymczasowych. Większą część chcielibyśmy przeznaczyć na opłacenie tych hotelików, jednak to są ogromne koszty utrzymania w takim hoteliku. To jest i opieka weterynaryjna, to jest leczenie, profilaktyka i tak dalej, sterylizacja, kastracja. Koncert odbędzie się 26 stycznia o godzinie 18 w Osiedlowym Domu Społecznym Malwa.